Jak jeszcze nie widziałeś mojej najnowszej piosenki pod tytułem Chcę tańczyć w klubie, to link masz w opisie, koniecznie musisz zobaczyć. Siemanko, z tej strony Kolej, znam was w kolejnym odcinku z serii Od nędzy do pieniędzy, widzowie. Przed nami klas, no i drugi oczywiście klas. Zajechaliśmy tutaj na pole, rozpoczynam wam odcinek tutaj przy polu. Widzowie, rozpoczynamy od prasowania, co? To my... właśnie, zaraz będzie trzeci klas, oczywiście jest ze mną dzisiaj Michał. Siemano. Widzowie, włączę wam tutaj o to, żebyście widzieli. No na koncie 26 tysięcy widzowie polskich złotych. Niestety nie mamy za dużo pieniędzy, bo wszystko poszło na budowę. I teraz pojawia się pytanie, co widzowie z budową? No to no, samo. Na razie to nic ciekawego, jakby na nie na razie patrzeć. Widzowie nic, nie wiem. Maszyny tak pozabierali, odszkodowania nie dali za te maszyny uszkodzone. One tam stoją, poustawialiśmy je, ale widzowie jest kiepsko. Widzowie, mamy pewien problem. Z chłopem nie ma kontaktu. Nie wiemy, co się dzieje. Pieniądze zostały wpłacone, niemałe. Już coś mi się kojarzy, że kiedyś był podobny problem, kurde, z kimś. Że pieniądze były wpłacone, a nie było jakby... No robot... O, zobaczcie, kolejny klasik przyjechał na pole. No i widzowie, no... No nie wiem, co my mamy tu robić. Teraz, Michał, masz jakiś pomysł skontaktować się z tym gościem? Ja mu pisałem SMS-y, żeby przyjechał do nas. Ogólnie artykuły o tym, to wiesz, to już artykuły. Dużo osób o tym gada. Widzowie, normalnie artykuły. W telewizji było, w TVP, w wiadomościach widzowie pokazywali, jak gościa z Bina chciał skakać, zleciał. To szefcio będzie miał niemały problem, no nie? No tak, no kurde, no... Także widzowie, nie wiem szczerze, co mam o tym wszystkim myśleć. Mam nadzieję, że chłop przyjedzie, że zachowa się jak normalny człowiek. No pieniądze są wpłacone i to niemałe. No tam praktycznie... Czekaj, to nie wiem, czy tu wszystko... Za całość praktycznie zapłaciliśmy praktycznie tej budowy. Praktycznie chyba za całość jest zapłacone. A budowa mamy stoi! Tam, tylko ściany postawione, fundamenty tego jednego płyty te położyli. Dół wykopali, ale skończyli kopać. Z obory to w ogóle nic nie jest zaczęte tak naprawdę, no i płot jest dookoła zrobiony, no, no plus wyrównanie terenu, jakby nie patrzeć, oni też robili. No tak, no, no tutaj widzowie. Tak jakby patrzeć z równaniem terenu i że faktycznie tam ziemi trzeba było nawozić, problemy i tak dalej, no to tak z pół jest zrobione. No tak, no dajcie spokój, kurde, dajcie spokój, widzowie. Ale powiem wam mówili, tak. Że stykasz na oborę i to wszystko w tych czasach, to szybciutko idzie. To jest no praktycznie tak gotowa konstrukcja, widzowie. Szczerze powiem wam, nie wiem co z tym będzie. Ja liczę, Michał, że ten chłop do nas przyjedzie. Chociaż, kurde, no, jak on się w ogóle nie odzywa, no to ja nie wiem, no. I tylko teraz, widzowie, pytanie do was. Co my mamy z tym zrobić? Do sądu pójść? Chyba trzeba będzie, nie? No tak. Dobrze, że trochę też media nagłośniają tę sprawę. Widzowie, jest dużo artykułów, jak może my już teraz najbardziej popularne gospodarstwo w Polsce, widzowie. No tak, no po tak. Tych akcjach. Po tych akcjach tak, bo tam piszą artykuły, że tam, bo my nagraliśmy, bo tej, o tej aferze piszą. Że tam tak chłop chciał skakać, kurde, z tego silosa. Za jedno zobaczcie odcinek u Michała, właśnie, no tam takimi się rzeczami działo. To się zajmują, jeszcze nie wiadomo, czy on był pijany, czy on był trzeźwy, to co afera była w ogóle, te ciężarówki, co oni porozwalali, to jest, widzowie, wszystko jest opisane. Wszystko jest opisane, no. W każdym artykule inna historia. No kurde, jajcarstwo, ale no cóż, no staramy się tym nie przejmować, widzowie, mamy nadzieję, że ta sytuacja się jakoś wyjaśni, bo jest ciężko, ale dobra, trudno już, na ten temat trudno. Cóż, widzowie, pogarniamy te belki, będzie to ogarnięte, chociaż tyle będziemy mieli zrobione, niestety nam spłynęło ostatnio. Trzeba będzie nowe plandeki położyć pod te belę, jeżeli już mamy to układać. No tam tak. Nic nie ma z tego. Nic nie ma właśnie, dlatego no trzeba będzie... Podziękowanie oczywiście dla polskiej policji, która dalej nie znalazła sprawcy podpalenia. No pozdrowienia oczywiście dla policji, nie znaleźli sprawcy, widzowie. Tak samo pamiętacie kiedyś, jak tam ukradli dwie krowy, znaczy kiedyś, to było sobie niedawno. Dwie krowy nam ukradli, pamiętacie, widzowie? Dziękuję. Ale nic nie ma. Do tej pory, widzowie, nic. No to oni mają, mi się zdaje, że oni idą do tej roboty teraz, aby po prostu sobie posiedzieć w tej robocie, kawkę wypić i mieć wywalone, bo tu nic chyba nie tak działa, to widzowie, jak nie zrobisz na własną rękę czegoś, to nic nie znajdziesz. No dlatego, widzowie, nie ma co na co liczyć, trzeba wiele spraw załatwić na własną rękę, zresztą już widzicie po naszych filmach, że dużo rzeczy załatwiamy na własną rękę, no bo no co mamy robić, no co mamy robić. Tylko widzisz, no jest ciężko znaleźć sprawcę podpalenia, no bo kurde, tam nie było kamer, widzowie, to jest jak szukanie igły w stogu siana, no... Nie kto było, mógł to nie było, mógł to zrobić. Dlatego, widzowie, no trzeba będzie zamontować kamery, żeby coś tam, kurczę, no żeby, no po prostu, żeby to gospodarstwo, bo teraz tym bardziej, że będziemy budować oborę, no to musi to być wszystko pod kamerami. Kamerę, wiesz co, na binach się da, bo też, widzowie, ogólnie no zamówiliśmy dwa biny dodatkowe, tylko też wam nie mówiliśmy, i silosy będą jeszcze budowane. Będą, takie, widzowie, napiszonkę, dwa najpewniej, albo jeden większy, no. Muszą być, no bo kurde, musimy to mieć, gdzieś też teraz w tym sezonie na pewno troszkę kukurydzy zasiejemy. No.
żeby no było co po prostu na to te silosy ładować tam, nie? Żeby no to wiecie, żeby tak nie było jaj, bo tu jeszcze obora nieruszona. Tamta firma od silosów mówiła, że myśmy sobie zaplanowali, jak to wszystko ma wyglądać, w którym miejscu dostawić te dostawki. No. Ale no wszystko czekamy tak naprawdę nawet i z silosami na kiszonkę, aż obora będzie, a to się wszystko tak przeciąga, że ja nie wiem, kiedy my te silosy będziemy mieli. Nie ten wiem, zburzyli nie silos, o ten. Powiem ci tak, ja to myślałem, że chociaż jedna mieliśmy budowa stary będzie normalna, nie? Że tu wszystko będzie okej, okay, bo się tak zapowiadało. Nie, zaczęło się normalnie, no to tam zaczęło zakopanie tych ciężarówek, to tam pół biedy, no wjechali w błoto, to się zdarza. Ale no normalne. Nie teraz, strajki jakieś no robili, co wtedy ty nadjechałeś, no. Strajki robią w robocie widzowie, bo ten ma 13 na godzinę, ten ma 18, oni nie będą robić za takie pieniądze. Dzisiaj w ogóle wiem, czy co się ma dziać, widziałeś, jakie strajki mają być? Dzisiaj? Ty, no, nie widziałem. Wszyscy to mają. Ale rolnicy? Rolnicy i tam chyba dużo osób bardzo. A na temat czego te strajki? No rolnicy na pewno wyjeżdżają na ulicę traktorami. Tych traktorów to ja widziałem na TikToku od groma jest tam. Kurde, to ciekawe o co tam chodzi, bo wiesz, że nawet nie zagłębiałem się teraz. I to ja czytałem, że bo rolnictwo ma tam upadać powoli, bo w Hiszpanii jakiś gościo no ma stawiać jakąś halę, jak nie wiem, jak 5 boisk do piłki nożnej, taką produkcyjną i będą tworzyć te sztuczne białka z tych, z robaków. Ja pierdziele. I że to zastąpi na pewno rolnictwo w przyszłych latach. No gdzie? No to lepiej, żeby takich rzeczy nie było. No. Nie, nie będzie ćwinki widzowie na święta, tylko będzie... Będziesz larwa. Robak. Dajcie spokój. Ja to jestem ciekawy, tak szczerze, kiedy... Ja nie wiem, czy to jest realne coś takiego do zrobienia, ale kiedy zrobią coś takiego na przykład, że bierzesz sobie... No nie wiem, no raczej to może realne nie jest, ale że na przykład bierzesz sobie tabletkę jakoś, nie? I jesteś najedzony. No. Że to dostarcza ci kalorii od cholery. Ciekawe, czy takie coś jest realne w ogóle. Przyznaję, że takie coś już teraz jest. No jak masz na przykład takie coś z nawodnieniem na przykład, no to musi być takie coś z jedzeniem, że to nie wiem, jakieś kaloryczne tabletki, nie wiem właśnie. No, coś takiego właśnie, wiesz, jakieś na przykład, no nie wiem, tabletki, kurde, albo... Ale przecież takie, wiesz, tuczące tak jakby substancje tam dać, albo takie nawet, że ci na głowę działa, że kurde, masz, jesteś nasycony taki, znaczy, no nie? No to na pewno, myślę, że nawet i teraz coś no takiego, że na zmniejszenie apetytu, ale mi chodzi właśnie w drugą stronę, że na przykład nie trzeba jeść, tylko wystarczy, że na przykład tabletkę sobie weźmiesz i już jesteś najedzony, że wiesz, że to dostarczy jakieś tam kalorii. Wszystkie te substancje odżywcze, no, nie? Ciekawy jestem, kiedy coś takiego będzie. Musi tak coś takiego być. Chociaż z drugiej strony ciekawe, czy to jest realne w ogóle coś takiego. Jakby się znać na tym i zrobić coś takiego, to mi się zdaje, że góra siana. A kurde, to by było. Tylko to, no nie jest to, żeby to zrobić, to mi się zdaje, że to trzeba mieć mózg. Mocno. Ogólnie, no żeby coś takiego było proste, to już by dawno było zrobione na pewno, no, nie? Dobra, ja już tu o, zrobiłem? Dobra. Ty, a ty do Krzyśka będziesz jechał po tybele jeszcze? No ja mogę pojechać w sumie, no bo co ja będę robił? Ale ja tam mam prasować jeszcze, wiesz? Ja mu tego zbierać tak nie będę. A, no tak, to, on nie dobra, będzie, to mówi, mi się pomyliło. On sam pozbiera. Aha. On prasy nie ma, on mówił, że na te autosanki dwie będzie. To czekaj, to weź to załaduj to mi bele, bo ja nie umiem turem operować. Dobra. Nie wiem czemu nie mogę joystickiem operować, no nie wiem. Coś chyba mnie nie lubi ta ładowarka za bardzo. Dobra, to wrzuć to. Podepnij mi. Jedna jest będziesz musiał tu poklikać parę rzeczy. Dobra, ja pojadę, słuchaj, na Hawirę. Ty pojedź do Krzyśka, mu zbeluj to. Tam ile on to miał? 2 hektary chyba, nie? A czy 3? Tam kawałek jest. To jest tak szybko pójdzie, to z pół godziny ja będę z powrotem, jak dobrze będzie szło. Szybko, zobaczcie widzowie, o tym mogę operować? A do góry nie mogę. Proszę was widzowie, jeżeli ktoś miał ten problem, napiszcie w komentarzu. A szczególnie, że już pewne problemy nam widzowie pomogli, na przykład płoty na PGR-ze. No, ten widzowie. Temat ogarnięty. Właśnie, płoty już teraz na PGR-ze dobrze wyglądają, już nie są widzowie w powietrzu, tylko są luksusowo. Kto by się pomyślał, że jakiś głupi mod ModHuba będzie do tego potrzebny. Ale to z ModHuba mod, tak? Co? Z ModHuba mod. No, a to zobacz, jakiś na płoty. Widzisz. Z taką wskazówką, tak jakbyś miał ukos, no nie? Widzisz, kurde, i błąd narysowany. Człowiek wcześniej nie poszukał. Widzicie, widzowie, pomagacie nam w wielu kwestii, także dziękujemy wam oczywiście za to bardzo. Ale mnie tutaj zastanawiam, no... bo jak gramy na multi, to tylko ty masz taki problem. No tak, no widzisz. A wtedy ten, pani Nina jak była na PGR-ze, to u niej też płoty latały. No, nie wiem czemu tak jest w sumie. I tu albo masz coś poprzestawiane, albo kurde, nie wiem właśnie. Ja już tu będę dojeżdżał do gospy. No, a to czekaj, gdzie to pole Krzyśka było? One tam chyba... Jadę tu, za las jest tu, wiesz? Co? Jeszcze raz. Za las jadę. A to zaraz utnie pewnie. Jak drzewa wjadę, ja już powoli wjeżdżam. Już wjeżdżasz? Halo? Ja pierdzielę, zobacz, to ucięło już. Halo? Kurde, no tak myślałem, bo to tam za tymi lasami to już... Nie ma... Oło! O! Widzowie, szef firmy!
Dobrze! Po to nie, czekajcie. Tak być nie będzie. Czekajcie, ja tu postawię tylko. Czym on znowu przyjechał? Dzień dobry! A dzień dobry! A skontaktować się z panem ciężko! Ja tu widziałem, bo tu jeszcze w tym dołku już trochę wody by. A co pan tu porobił te ślady? Ja ten czerwony ciągnik wziąłem z tymi przyczepami i tą wodę tak powywoziłem na kołach, powybierałem stąd. Panie, co pan pierdzielisz? A widzi pan. Ja mogę pokazać, wziąłem tak, no bo ci moi pracownicy mieli tam problem. Stój! A tej pompy nie było? No i ja tak. Wysiadaj z tego ciągnika, wysiadaj! Ale zobaczy pan, ja taką wziąłem tutaj. Ja wziąłem tu na taką. Albo pan wysiada z tego ciągnika, albo dzwoni po policję. I tak tutaj jeździłem przez ten dół. Gościu! Wywoziłem na kołach jakby, wie pan? Gościu! Wysiadaj, mówię ci! No dobra, ale. I teraz tak. W pierwszej kolejności. O! To w pierwszej kolejności. O. A w drugiej kolejności, czemu pan nie odbierał do mnie telefonów? Wie pan, bo... No nie wiem, jakoś tak po prostu wyszło, że... A w dupie, to nie chcę na to odpowiadać. Co pan powiedział? Ale... Co pan, przepraszam? Proszę u pana, pieniądze są zapłacone, sprzęty są zwinięte. Ale... Patrzcie panu do śmiechu. Święty, że pan ma dobry humor. Proszę pana, sprzęty są zwinięte. Robota nie jest zrobiona, zapłacone pieniądze, co o co chodzi? Proszę pana, no afera, bo pracowników nie ma. O kurde, panu do śmiechu. No, pracowaście widzowie, no, no coś nowego. Pracowników nie ma. Nikt nie chce robić za 14 zł. Poczeka pan, bo ja się wyczuwam od pana woń alkoholu. No widzowie, dajcie spokój, no. No dajcie spokój. Proszę pana, pieniądze są zapłacone, robota nie jest zrobiona, co jest nie, grane? No dobra, poważnie, wie pan, bo ja ten, no miałem problemy z pracownikami, bo oni kradli cały czas te paliwo. Zdenerwowałem się i każdemu zacząłem płacić po 12 zł. Się zwolnili wszyscy, nie wiem. Co pan nie wie? Proszę pana, mnie to nie interesuje, czy pan ma pracowników, czy nie. Ma być, od jutra państwo tu są i robota jest robiona, bo jak nie, to zgłaszam, to sprawę do prokuratury. Ja dzisiaj przyszedłem, no bo też mamy taki trochę przestój tam na firmie. No i też musiałem trochę tam długów opłacić. No i problem jest taki, że musiałem też parę maszyn sprzedać. Mhm. W sensie paczki mi jeszcze zostały i betoniarki. Ale to też będę musiał sprzedać. No i czy dalibyśmy radę tak zrobić przestój parę dni? Ile? No, ze 180. 180 dni? No tak. Pana, od razu żebym pan... ja mógł sobie wszystko, wie pan, poregulować. Nie, no to tak, to powie pan teraz, ja tak. Mam też taką, ja mam też taki pomysł, że po prostu zgłoszę upadłość, żebym też nie musiał tych wszystkich długów spłacać i drugą firmę założę i z drugiej firmy po prostu dam wam jakby, nie całe wiem, nawet 20% pan, zniżki. Całe szczęście, że pan to wszystko mówi, bo ja to wszystko nagrywam. Ale to z 20% nie zniżki wiem, wam dam. Znaczy powiem wam tak, nie wiem czy pan widział w internecie co się tylko dzieje. Tylko będziemy musieli tą oborę wyburzyć i teraz ją wybudować, bo to widział, druga firma, ale widział nie pan, będzie chciała... Widział pan, co w internecie artykuły piszą panu? O mnie? Tak, widział pan? Afera. Nie? O kurde, to dziwne, proszę pana. Znaczy wie pan, bo ja teraz trochę w tango poleciałem za przeproszeniem. O, to pan ma czas, że tak powiem, w tango lecieć? proszę pana, jest pan bardzo zabawny, powiem panu tylko teraz tyle, że nie ma żadnego oczekiwania, jutro pan jest ze sprzętem i zaczyna no pan ale robotę. Tą wodę, tak jak mówię, nie, tą wodę wypompowałem dzisiaj. Jak nie, proszę pana, to sprawa trafia na policję i mnie to nie interesuje, dzwonię na policję, się z panem nie będę, że tak powiem, patyczkować. Nie no, będę, proszę pana. Nie, ale... Bo to trzeba, ja nie będę tutaj ten, na policję dzwonię, przyjedzie no, policja z panem, znajdę do prokuratury. Ja te bankructwo teraz będę zgłaszał. No i myślę, że tak z pół roku poczekam, właśnie założę tą drugą firmę. No na co można zgłaszać? Ze 25% zniżki dam na tą oborę. Proszę pana. Tak jak mówię, trzeba będzie to wyburzyć i jeszcze raz postawić, no bo to będzie nowa firma, to jakby... A proszę ja mam pana, taką zasadę, że majster po majstrze nie robi. Pan sobie możesz robić, co sobie pan chcesz. Albo pan zwracaj teraz te pieniądze, ja szukam innych majstrów. I tyle. Pan, no ja bym zwrócił, gdyby jakbym miał, ale wszystkie maszyny już sprzedałem, wszystko sprzedałem. Nie wiem jak to zrobić. Nie wiem jak to zrobić. Pan jest bardzo zabawny. Ma to tak wszystko powiem. W dupie. Co? W sensie te długi. Proszę pana, jutro no, pan jesteś. U was?
Wy jesteś to moje klienty, ale... pierwszy numer. Ja nie chcę pana słuchać, jutro pan tu jest, jesteś ze sprzętem, ze wszystkim i zaczynamy robotę. No dobra, to ja może postaram się ogarnąć jakichś tym mietków, żeby tu przyszli. A ten samochód zostaje, proszę pana, u mnie. Nie. To jest tak. Ten samochód, ja go nie sprzedaję. No to ja go, proszę pana, wytestuję. No daj pan mi go. Ale ja gówno. Ja wytestuję. Ale gówno, panie, ja pierdzie, ale gówno. Zostaw pan go! Zostaw! Panie! Widzowie! Zostaw go! Stój! Albo oddajesz, albo co? Oddałem! Stój już! Stój! Ja dzisiaj nie jestem trzeźwy, nie. Stój! Wiem. Oddałem! Dobra, to nawrócę tylko panu. Stój! Powiedziałem! Ty! Co zrobiłeś? Dobra, nagrane to ja jest. Pojadę. Nagrane ja to jest? Pojadę. Dobra, nagrane to jest. Człowieku, jutro jesteś ze sprzętem! Pajacu! Nie, widzowie, na policję zadzwoni. To już jest koniec. Zobaczcie, co tu się, widzowie, dzieje. Weź, dajcie nam jakąś radę, widzowie, w komentarzu, co z tym wszystkim robić, no. No przychodzi ludzkie pojęcie, zobaczcie, co on zrobił. Przypieprzył tutaj jakiego pracownik. Ten typek był teraz, widzowie, pijany, bo ja czułem woń alkoholu. I mówię tam to, mówię wam to szczerze, czuję woń alkoholu od niego. No co to ma być? Co to ma być, cholera jasna? Nie, 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 tak być nie będzie. Przypieprzył maszyny, dobrze, to trzeba będzie oszacować straty, tak. Punkt do wypieprzenia, jeden, drugi. Gruber, tutaj to też się podliczy pod to. To kultywator, tak. Wszystko, wszystko straty. I co my mamy robić? Jak chłop mówi, że on bankructwo ogłosi? Ogłosi bankructwo i... No i co? I nie, że nie odda długu? I co wie? To nie chodzi o 5000 zł, to nie chodzi o 1000 zł. Tu chodzi o setki tysięcy złotych, widzowie. Nie wiem, czy wy znacie powagę sytuacji. Tu chodzi o setki tysięcy złotych. Tu nieskończona jest budowa tego, a jeszcze mają zapłacone za oborę. Tu obora ma stać, widzowie. To i jeszcze zapłacone jest za oborę. No dajcie spokój. I tu, zobaczcie, no nic nie jest zrobione. Zresztą sami widzicie, że tu jest nic, no... Kurde, wejdę wam pokazać. No zobaczcie, nic nie jest zrobione, no. Puściuteńko. I co? I kto, widzowie, za to, kurde, zapłaci? Znaczy zapłaci, my zapłaciliśmy, kto bierze za to odpowiedzialność, kto to zrobi. O Jezus, masakra. Ało, kto to jedzie? Busem jakimś. Kurde, zobacz te. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony reporterka Barbara. Telewizja. Macie, już nagrywam, ja już nagrywam. To? Ale przepraszam, o co chodzi? Dobry, już dobra, na kompanie, przekompanie, dobra. O co chodzi? Kasiu, zróbmy przypinak, zapraszam. Tak. Ale o co chodzi? Przepraszam, skąd państwo? O, tu będzie, tu się ustawcie, tu się ustawcie. Stop, proszę mi wyjaśnić, o co chodzi. Pan może tu spiny też obejmę, ja wykadruję, dobra? Wyciągnij te wentylatory, żebym miała... Ale o co chodzi państwu? Teraz zapraszam pana tutaj podminę tutaj. No ale tutaj rozstawimy. Telewizja? O, dobrze. Już? Zaczynamy, no. Ale o co chodzi? Włączę transmisję. Już leci na żywo. Live, wchodzimy. 3-4 start. Dzień dobry, witam. Z tej strony Barbara. Dzisiaj jesteśmy u gospodarza, który został serio poszkodowany. Z tej strony telewizja Słoneczna TV. Dzień dobry państwu, witam oczywiście. Pan Kazimierz, tak? Pan Karol. Pan Karol, dzisiaj jest pan sami pan Karol. Został serio poszkodowany, firma go szukała. Zostało popełnione tutaj skok z bina na główkę. Niech pan się wypowie o tej sytuacji. Proszę pani, ciężko wypowiadać mi się na temat tej sytuacji. Rolnik jest zaskoczony i nie wie, co się dzieje. Oszustwo na pełną skalę. Proszę mówić. Powiem tak, nie chcę rozmawiać tu o binie. Straszna tragedia. Drodzy państwo, drodzy oglądający, zostałem oszukany na setki tysięcy polskich złotych. Szkoda, że państwo się spóźnili, przed chwilą był właściciel firmy. Uderzył tym oto case'em. Cięcie. Dobra, nie, my materiał. Tak, czekaj, chodź, mam tu dobry makijaż, weź popraw, żebym tutaj nie wychodził. Drodzy państwo, ale co wy państwo tu robicie? Proszę mi wkrótce wyjaśnić. Chodźcie tutaj ze słońca, będziemy nagrywać. Ale proszę mi wyjaśnić, o co tu chodzi. Dobra, mać, tu stoją maszyny, dawaj, na tych siwych maszynach. Siwych maszynach, właśnie, ja będę tutaj o taką robił. Dobra, pokazuj, lecimy. Kamerę, zrób zbliżenie, dobra. A, i panie Karolu, proszę usunąć to, o te... No, proszę to usunąć. Proszę tak nie mówić, proszę powiedzieć. Dobrze. Dynamicznie. Dynamika, lecimy. Witam, z tej strony Barbara, telewizja Słoneczna TV. Jest z nami poszkodowany rolnik na tle zniszczonych maszyn.
Drodzy Państwo, wydarzyła się bardzo... Przepraszam. Panie Kazimierzu, Paszka, weźmy tam trzepnij raz, a dobrze. Panie... To będzie dynamiczniej. Poczekaj pan, żeby pan się wczuł. Jeszcze... Drodzy Państwo! Dobra. Jeszcze raz, dynamika, 3-4 stopnie. Dzień dobry, z tej strony Barbara, telewizja Słoneczna TV. Jest z nami rolnik, został dzisiaj pobity, napadnięty przez firmę budowlaną, bo było im za mało pieniędzy. Proszę się wypowiedzieć. Dzień dobry Państwu, właśnie tak. Zostałem napadnięty na swoim własnym, prywatnym gospodarstwie i bardzo źle potraktowany. Przyjechał szef firmy. Jestem oszukany na setki tysięcy polskich złotych. Przyjechał, wsiadł w ciągnik, uderzył w moje prywatne maszyny. Nie ma roboty, zawinęli sprzęt budowlany, nie skończyli roboty. Zobaczą Państwo tam, tam jest wszystko. Nieskończona robota, mieli budować oborę. Jest wszystko nieskończone, drodzy Państwo. A pieniądze zostały zapłacone. Bardzo dobrze. Przenieśmy się jeszcze tutaj. Dobrze, proszę pana. Bardzo dobrze. Powiedzmy do kolejnej, że... Co to możemy mówić o niej? Powiemy, że wybuch w pierwszej wojnie światowej. Jaki wybuch, jak to nie było wybuchu? Powiedzmy, że rozerwało to. Dobra, gotowi? Powiedzmy, że 3 ofiary śmiertelne. Dobra, zaczynamy, no. 3, 2, 1. Dzień dobry, z tej strony Barbara Monk. Telewizja Słoneczna TV. Jest z nami poszkodowany rolnik, który bardzo mocno ucierpiał podczas wybuchu bomby z pierwszej wojny światowej, uszkodzoną przez koparkę. Koparka uszkodziła bombę, nastąpił wybuch, rozerwało, wszystkie maszyny budowlane zostały zniszczone, rolnikowi zerwało dach. Proszę się wypowiedzieć na ten temat. Wypowiadam się na ten temat, że to jest wszystko nieprawda, co pani powiedziała. Tu nie było żadnego wybuchu. Cholera jasna! Drodzy Państwo, nie będę tu mówić nieprawdy. Tu firma budowlana zostawiła to dziurę. Jeżeli chcą Państwo nagłośnić sytuację, to proszę nagłośnić sytuację o sprawie firmy budowlanej, która wisi mi tyle tysięcy polskich złotych. Szef mówił, że teraz ogłosi bankructwo. I co? I będzie zamieciony to pod dywan? Proszę nagłośnić tę sytuację. Jestem oszukanym rolnikiem, potrzebuję pomocy. Czy mówimy mu o tym? Mówimy mu? No! Musimy nagrać jeszcze raz upadek z Bina. Jak to? Czemu? No, musi pan skoczyć. To chyba pan jest głupi. Ale nie! Uwierzę się pan, my mamy strój taki nie. Jak na nagraniach i bo... Prosimy bardzo! Albo jakoś pan to zrobi, żeby to chociaż w montażu wyszło, jakoś słowę pan spuści. Nie, to gówno interesuje, drodzy państwo! Dobra, mam propozycję! Panie Karolu! Tylko moglibyśmy jeszcze raz nagrać te nagranie tutaj z tej bomby, bo to się dobrze... Nie ma bomby, nie! Nie będzie bomby, ja nie będę głupot gadał! Dobra, zrobimy tak! Nagłośnimy... I po Boże sam dół został! Nagłośnimy całą sytuację z majstrami i tak dalej, zrobimy dla pana zrzutkę, no ale my też chcemy, żeby tu się klikało, tak? No zrzutkę zrobimy, naprawdę. Cała Polska będzie się składać. Oferuję panu, na pewno myślę, że... Ten, rękę do kieszeni, to będzie, że urwało panu. Proszę pana, ja nie będę takich rzeczy robił. Będzie ofera. Zrzutkę na urwaną rękę. Dobra, pan, ustawiamy się, kamerujemy, dobra, nie ma czasu. No nie będę, nie pewnie nie. Proszę jeden, pana. Okay, lecimy, dobra. Lecimy, dynamika. Dzień dobry, witam Barbara TV. Cięcie. Dobra, Basiu, no to jeszcze nie ten etap, dawaj. 3, 4, lecimy. Dzień dobry, Barbara Bąk z tej strony. Telewizja Słoneczna TV. Jest z nami rolnik. Tutaj wybuchło. Wybuch z pierwszej wojny został odnaleziony przez... Dyszel koparki! Rozerwało maszyny budowlane! Rolnikowi zerwało dach! Urwało mu rękę, jak widać rękę schowała! Drodzy Państwo, mam dwie ręce, proszę zobaczyć! Jezu! Maciu, na ciebie zbliżenie jest, na ciebie jest zbliżenie! O, mi też urwało rękę, proszę zobaczyć, też nie mam ręki! Drodzy Państwo, to jest wszystko kłamstwo, co pani mówi! To budowlańcy zostawili to dziurę! Zostawili, wzięli pieniądze! Pokażę wam ten budynek, jak to wygląda, no nie jest skończony. Wzięli pieniądze i nic nie robią! Czy powiedz, od bomby, odłamki okna aż powybijały i drzwi uszkodziły w tym budynku. Bomby, okna, tak zwiało! Rolnik został jeden... To budynek, czy zostawili tę dziurę? Jeden został zamordowany, no nie to tak wyszło, że... No tragedia, tylko to strona narodowa! Przeszkadza w reportażu. Ale co, panie? Ja nie pozwolę na takie kłamstwa, no! Proszę pana, czy ma... No, to nie jest to kłamstwo, no! Tu nie było bomby, to budowlańcy to dziurę upieprzyli! Proszę, trzeba troszeczkę podkolorozować wszystko, żeby to się klikało! Ale proszę pana, budowlańcy mają mieć tutaj... mają być brani! A nie, kurde, że bomba! Toż to oni są odpowiedzialni za to dziurę, no! Dobra, Asiu, zrobimy inaczej!
No. Przebierze się pan teraz za budowlańca i uda pan tego. No takim pijanego, jakimś językiem pijanego. Będzie pan zaciągał, pijany pan będzie trochę. No chyba jest oszalały. Że pan odbiegł z budowy. Proszę pana, ja się w telewizji nie będę mieszał. Poszli, won mnie stąd. Ja pierdzielę charakterystykę panu zrobimy. Proszę pana, ja nie będę takich rzeczy robić. 100 tysięcy polskich złotych i możemy się zacząć bawić. Do widzenia. Będzie więcej. Teraz dawać. Dzwoń na szefa, do prezesa dzwoń. Dobra, dzwonię do prezesa. 500 tysięcy za takie coś. Poczekaj pan, ja zadzwonię do prezesa. Za taki reportaż 500 tysięcy biorę. Jeżeli tu mamy coś takiego robić. Halo, panie szefie, mamy tutaj taką sprawę. Jesteśmy u tego rolnika poszkodowanego. Tylko on mówi, że reportaż taki jak my chcemy, taki jak my nagrywamy zawsze, to on nagra, jak mu 100 tysięcy damy w gotówce. 500! 100, tak, 100. No, to nie ma problemu, tak? Dobra, przekażę! Lecimy z tłatem, jak nie ma problemu. 500 tysięcy, jak od razu mówiłem. Panie Karolu, 100 tysięcy będzie za godzinę tu przywiezione. Proszę pani, 500 tysięcy, pomyliłem się z tymi. No, ale panie Karolu... No, nic tu, Basia, po nas my przyjedziemy, jak jego nie będzie, chodź. Dobra. Nagramy za darmo. A mam jeszcze taką propozycję, to dobra, to nagramy. Co pan powiedział? Że co? Skok tego Lubina możemy nagrać. A nagramy. Drodzy państwo, nie będę oszukiwać ludzi. Tu jest inna prawda. Tu budowlańcy zawinili, a nie jakaś bomba czy coś. Ty będziesz nagrywać. No. Ja wezmę te materace z samochodu wyciągnę. Dzwonię po policję. Raz, dwa. Czekaj, ja patrzę jak tu wejść. Patrzcie stąd, dzwonię po policję. Dzwonię po policję. Dobra, dzwonię po policję. Proszę pana, dzwonię po policję. Zara, panie, bo materace wyciągam. 997. Osiu, jak tu lepiej będzie przygrać, żeby skoczyć? O tu chyba do niego. Dobra, ja chciałbym wezwać policję na gospodarstwo tutaj. Za światłem. O tu. Co? O! Szybki przyjazd policji! Dobra. Telewizja rozwala mi gospodarstwo, proszę szybko przyjechać! Proszę natychmiast przyjechać! Dobra. Proszę przyjechać, no. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, o! Zaraz tu będzie policja! Dawaj, dasz, ale teraz? Kupię to! Wysiadaj stąd! Ja odjadę! Tu są materace! Byś wypieprzać mi... Rzuć kamerę! No, skacz! No. Skacz! Czekaj! O! Dobra, nagrało się, dobrze! O Boże, ale tu się... boi! Kurde! Się... Co tu się dzieje? Nagrywania, jeszcze raz! Ja pierdzielę! Zabieram kluczyki! Musimy robić dubel, no! No ale jak ja tam wejdę teraz, jak on zabrał? Jezu! Stąd! Dobra! Śledztwo telewizyjne! Dobra, to jeszcze raz nagramy! Tak jak pan chce, okej? Okay? Nie! Poszli już tam. Nagłośnijmy firmę! Ja dziękuję państwu za współpracę.